Panie Marszałku, Panowie Ministrowie, Wysoka Izbo. No muszę przyznać, że na pewno nie będę specjalnie oryginalna. Bardzo dużo słów padło, jeżeli powiem, że nieustająco dyskutujemy o powrocie instytucji asesora sądowego. Ja jestem 2,5 roku w Sejmie i właściwie odkąd przyszłam, to zajmując się sprawami wymiaru sprawiedliwości, ciągle słyszę i też ciągle o tym mówię. No i wreszcie dzisiaj no jest taki moment, kiedy już tak na poważnie możemy o tym powiedzieć. Trybunał Konstytucyjny uchylił w 2007 roku przepisy o asesorach, wtedy, jak wszyscy wiemy, stwierdzając niezgodność z konstytucją, z konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy, przepisu, na podstawie którego asesora powoływał minister sprawiedliwości wykonujący, reprezentujący władzę wykonawczą. I wtedy no niemal od razu pojawił się ten problem, czyli instytucja zniknęła, a problem się pojawił natychmiast. Problem, który był sygnalizowany przez wszystkich prawników, przez wszystkie gremia prawnicze, ponieważ powszechnie uważano, że najlepszym sposobem jest weryfikacja sędziego na okresie próbnym, o którym tu dzisiaj już była mowa, bo tak ten okres próbny sędziego na okres próbny również, i to też pamiętamy, chciał wprowadzić pan prezydent Lech Kaczyński i w zasadzie od tamtego czasu te dyskusje są prowadzone nieustająco. Do 2009 roku faktycznie wykonywali funkcję sędziego asesorzy, podlegając następnie ocenie władz sądowych, otrzymując nominacje z rąk prezydenta, ale oczywiście sędziowską. Wtedy sędziowską, gwarantującą już nieusuwalność. To się wszystko działo, potem mamy dziurę, no i dzisiaj wreszcie stało się. Pan prezydent skierował do Sejmu projekt noweli Prawa Ustroju Sądów Powszechnych, co oczywiście Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej przyjmuje z aprobatą. Jak pamiętamy, Trybunał Konstytucyjny nie kwestionował samej możliwości powoływania sędziów na czas określony, lecz kwestionował to, że dokonywał tego minister, który też mógł ich odwołać, co nie gwarantowało nieusuwalności. Trybunał zarzucił też brak ustawowego określenia granic czasowych asesury. Nowy projekt, nad którym debatujemy, i tak z radością stwierdzam, że właściwie wszyscy mówią do tej pory jednym głosem, że będziemy procedować, bo to dzisiaj jest najważniejsze. Różne mamy zastrzeżenia, tutaj podzielam pogląd pana posła Piotrowicza, na przykład dotyczący kwestii tymczasowego aresztowania, prawda? Jest to ważna rzecz, czyli jako asesor będzie mógł orzekać karę pozbawienia wolności, ale nie będzie mógł decydować o tym, żeby podczas postępowania przygotowawczego decydować o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Tych uwag jest więcej, bo te tematy się będą pojawiały merytoryczne, ściśle merytoryczne, z czego się możemy tylko cieszyć, że będziemy mogli na ten temat dyskutować. Na pewno będzie to dyskusja ponad podziałami, bo tak sobie to wyobrażam, ponieważ tu chyba wątpliwości w sensie politycznym nie ma. Ja sama to jestem, tak jak pan marszałek mówił, no, ja nie byłam asesorem, bo potem robiłam jeszcze drugą aplikację, ale no przechodziłam przez to wszystko, towarzysząc tym kolegom, którzy byli asesorami. I tak słucham tego, co państwo mówią, i no cóż, no my jesteśmy w kompletnie innym świecie, też prawniczym. To nasze marzenie o koronie zawodu. Może tak się stanie, że wreszcie, że sędzia będzie, no bo jeżeli, co kiedyś było niemożliwe, jeżeli dzisiaj adwokaci, proszę mi wierzyć, zdarza się, że żyją naprawdę bardzo skromnie. Nie mówiąc o aplikantach, którzy, wiem to z doświadczenia, muszą dorabiać w weekendy jako sprzedawcy,
tak jest naprawdę, co kiedyś było nie do pomyślenia. I być może, że będą chcieli aplikować do tego zawodu sędziego, który będzie marzeniem. I my byśmy tak chcieli, żeby ten zawód był faktycznie koroną zawodów prawniczych. Oczywiście, no to są też decyzje wynikające z tego, że otwieramy szeroko pole, co jest dobre, co tak powinno być, ale ten rynek zaczyna działać. On już jest przecież od paru lat w pełni otwarty. Te przepływy będą. No i też nad tą asesurą musimy po prostu mądrze pomyśleć i dojść do takich wniosków, które nam dadzą przyniosą optymalne rozwiązania. Dlatego ja cieszę się, że dzisiaj Państwo wskazywali na te różne problemy, które się pojawiają w tym projekcie, które będziemy na pewno omawiać podczas prac, ale będziemy omawiać. Wszyscy są zgodni co do tego, że należy ten projekt procedować i oczywiście bez żadnych wątpliwości Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej opowiada się za tym, żebyśmy procedowali ten projekt. No i jeszcze raz chciałam powiedzieć, że się bardzo cieszę, że wreszcie tego asesora mamy na tapecie. Dziękuję bardzo.